Na kanale Światowa Historia powoli zbliżamy się do końca omawiania II wojny światowej. Łącznie seria liczy ponad 30 odcinków, więc w ramach Światowej Dyszki chciałbym omówić 30 najważniejszych postaci tej wojny. Dziś omówimy nazistów, jutro komunistów, a pojutrze Polaków. Przypominam również, że zaraz po II wojnie światowej będziemy omawiać zimną wojnę, także zapraszam do oglądania. Ernest Rom. Zaczynamy od dość istotnej osoby, która II wojny nie dożyła, ale była bardzo istotnym elementem partii nazistowskiej w Niemczech. Ernest Rom to niemiecki oficer, jeden z czołowych działaczy narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, założyciel i dowódca bojówki partyjnej. Był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i jedną z najważniejszych osób, które umożliwiły zbudowanie potęgi Hitlera. Co w nim było takiego istotnego? Gdyż był alternatywą Hitlera. Były dwie możliwości: albo do władzy dojdzie Hitler, albo Rom. Choć byli współpracownikami, nie ufali sobie. Göring i Himmler pozostali współpracownicy Hitlera, o których opowiem za chwilę, buntowali przyszłego wodza przeciwko Romowi. Kiedy konflikt Hitlera i Roma bardzo urósł, prezydent Niemiec Hindenburg powiedział Hitlerowi, że sytuacja ma się uspokoić, bo inaczej Prowadzi stan wyjątkowy, a porządek zaprowadzi wojsko i na tym nazizm się skończy. To był znak, że Roma trzeba się pozbyć. Hitler zdecydował: wszystkich niewiernych nazistów trzeba wyłapać. Rom został aresztowany, następnie zaproponowano mu samobójstwo, lecz odmówił. Został ostatecznie zastrzelony w swej celi o godzinie 18.01.1934 lipca 1934 roku. Jego śmierć dała absolutną władzę Hitlerowi w partii nazistowskiej. Adolf Eichmann, główny koordynator i wykonawca planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, pierwotnie pracował nad wielką operacją wysiedlenia wszystkich Żydów z Europy do Palestyny bądź na Madagaskar. Wkrótce głównym zadaniem Eichmanna stało się usunięcie Żydów z III Rzeszy i protektoratu Czech i Moraw. W trakcie II wojny światowej otrzymał on. Od Hitlera informację, że kwestię żydowską trzeba rozwiązać raz na zawsze. Chodziło oczywiście o obozy śmierci. W dniu kapitulacji III Rzeszy Eichmann znajdował się w Austrii. Przebrany za zdegradowanego żołnierza SS pod fałszywym nazwiskiem, został aresztowany przez Amerykanów. W lutym 1946 roku uciekł ze słabo strzeżonego amerykańskiego obozu, po czym błąkał się po brytyjskiej strefie okupacyjnej. Trwały procesy w Norymberdze, a schwytani naziści próbowali swoje zbrodnie przypisać nieschwytanemu Eichmannowi. Jak tysiące innych nazistów, postanowił udać się do Argentyny. Pronazistowscy biskupi z Włoch, Francji i Argentyny organizowali transporty dla byłych zbrodniarzy. A ci biskupi to raczej byli niemieccy agenci w szatach biskupich. Ambasady argentyńskie wystawiały fałszywe dokumenty, na podstawie których Czerwony Krzyż wydawał tymczasowe dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę. Jednym z takich biskupów, którzy mieszali w tym wszystkim, był Alois Hudal, który z jednej strony potępiał nazizm, tak oficjalnie przemawiał, że nazizm jest zły, a po cichu pomagał zbrodniarzom i to tak, że nawet Czerwony Krzyż ani rząd argentyński się nie zorientował. W Argentynie odnalazł Eichmanna Mossad, izraelskie służby specjalne, które są, nie okłamujmy się, najlepsze na świecie. Jak ktoś jest na ich celowniku, to śmiało można powiedzieć, że już jest martwy. Mossad zaryzykował akcję. Grupa wysłana do Argentyny porwała Eichmana, gdy ten po opuszczeniu autobusu szedł w stronę swojego ustronnego domu. Agenci przetrzymywali Eichmana 8 dni w specjalnie przygotowanym miejscu. Skonfiskowali jego numery, członkowskie SS i partii nazistowskiej. Gdy samolot linii El Al wiozący izraelskich dyplomatów był gotowy, agenci przemycili w nim odurzonego narkotykami Eichmana. Samolot wylądował w Izraelu 22 maja 1960 roku. Eichmann nie wyraził skruchy i nie potępił swej przeszłości w obecności kapłana. Wykonawcę wyroku śmierci przez powieszenie wybrano spośród strażników więziennych w drodze losowania. Ciało Eichmana spalono w pośpiechu w przygotowanym krematorium niedaleko plaży. Jego prochy rozrzucono nad międzynarodowymi wodami Morza Śródziemnego. Cały proces Eichmana kiedyś omówił na światowej historii, bo był niezwykle ciekawy. Ciekawy. Klaus Barbie, szef Gestapo w Lyonie, w związku ze swoimi zbrodniami w okupowanej przez III Rzeszę Francji, zyskał sobie przydomek Rzeźnik z Lyonu, lub Katlionu. W sumie Barbie, według dokładnych i udokumentowanych obliczeń, jest współodpowiedzialny za deportację do obozów zagłady 7,5 tysiąca Żydów, zamordowanie 4342 ludzi oraz aresztowanie i torturowanie 14311 członków francuskiego ruchu oporu. Ten sam biskup, który ewakuował do Argentyny Eichmana pomógł Klausowi. Najpierw trafił on do Argentyny, później do Boliwii, gdzie został narkotykowym bossem i prawdopodobnie to podobnie walczył z Che Guevara. I śmierć rewolucjonisty to jego zasługa. W 1971 roku został wytropiony i rozpoznany przez poszukiwaczy nazistowskich zbrodniarzy wojennych, ale dopiero nowo powołany rząd boliwijski zgodził się na aresztowanie Barbiego. Proces zbrodniarza rozpoczął się 11 maja 1987 roku przed francuskim sądem w Lyonie. 4 lipca 1987 roku skazano go na dożywocie. Klaus Barbie zmarł z powodu załawczki w więzieniu w 1991 roku. Erwin Rommel dowodził Afrika Korps, niemieckim korpusem w Afryce. Dzięki swoim znakomitym posunięciom i taktyce szybkiego przemieszczania wojsk stał się żywą legendą wśród żołnierzy niemieckich, ale również i aliantów. Nazywany jest Lisem Pustyni. Początkowo był dowódcą ochrony Hitlera, działał w Czechosłowacji i w Polsce. W trakcie inwazji na Francję dowodził wojskami pancernymi, a oddziały pod jego dowództwem zostały ochrzczone Dywizją Duchów. Siał postrach wśród aliantów. Generał Erwin Rommel przybył do Trypolisu 12 lutego 1941 roku, gdzie został dowódcą Afrika Korps. Dowodząc tymi oddziałami Rommel zdobył największą sławę wojenną. Jego taktyczna maestria i zmysły dowódcze pozwoliły, mimo słabszego zaopatrzenia i mniejszej mobilności, odnieść wiele spektakularnych zwycięstw nad siłami aliantów. Podczas jego nieobecności Afrika Korps zaczął przegrywać. Kiedy Rommel powrócił do Afryki, nie dał rady już pokonać aliantów. Rommel został ewakuowany z Tunezji w marcu 1943 roku. Z rozkazu Hitlera objął dowództwo Grupy Armii B w północnych Włoszech. Później niestety Rommel i Hitler zaczęli mieć oddzielne zdania, jeśli chodzi o strategię. Rommel zaczął nalegać, aby dogadać się z aliantami, lecz Hitler nie brał tego pod uwagę i zaczął podejrzewać swojego stratega o zdradę. Biorąc pod uwagę, że Rommel był bardzo szanowany, postawił mu warunek: albo publiczny proces o zdradę i kara śmierci, albo samobójstwo i odejście ze wszystkimi państwowymi honorami. Przed śmiercią Rommel powiedział żonie i synowi, tylko umrę za 15 minut. I odjechał. Zmarł w samochodzie. Opinię publiczną poinformowano, że Erwin Rommel zmarł w wyniku odniesionych ran. Wyprawiono mu pogrzeb państwowy ze wszystkimi honorami, na który jednak nie przybyli najwyżsi urzędnicy niemieccy. Karl Donitz, niemiecki oficer dowódca broni podwodnej III Rzeszy, naczelny dowódca Kriegsmarine, ostatni naczelny dowódca Wehrmachtu oraz prezydent Rzeszy. W 1910 roku wstąpił do marynarki. W trakcie II wojny światowej dowodził nazistowską flotą. To on jest odpowiedzialny za masową produkcję ubotów, rozwój technologiczny łodzi podwodnych i wszelkie sukcesy Niemców na morzu. Był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera, wziął udział w 120 naradach w obecności przywódcy. Nawet zdarzyło się, że powiedział Hitlerowi, że jego plan jest słaby i proponuje coś innego, a Hitler się na to zgodził. Co było wyjątkowe bo Hitler Hitler uważał się za najlepszego stratega. Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku wygłosił on radiowe przemówienie, w którym poinformował naród niemiecki o zaistniałych wydarzeniach. Po śmierci Führera 30 kwietnia 1945 roku Karl Donitz objął urząd, który sprawował przez niecały miesiąc. W okresie swojej krótkiej prezydentury zajmował się głównie ewakuacją ludności cywilnej i wojska do zachodnich Niemiec oraz opóźnianiem kapitulacji Wehrmachtu ze względu na zabezpieczanie tej ewakuacji. Brytyjska marynarka wojenna sprzeciwiła się postawieniu go przed sądem. Twierdzono, że niemiecka marynarka wojenna walczyła czysto i uczciwie. 1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy wymierzył Karolowi karę 10 lat więzienia. Był to najniższy wyrok. Jaki otrzymał uznany za winnego podsądny w procesie norymberskim. Po wyjściu z więzienia napisał książkę. Zmarł 24 grudnia 1980 roku na zawał serca. Został pochowany pod Hamburgiem. Joachim von Ribbentrop. Minister Spraw Zagranicznych III Rzeszy, ambasador III Rzeszy w Londynie, jako minister spraw zagranicznych 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał tzw. Pakt Ribbentrop-Mołotow ze Związkiem Radzieckim, którego istotą był tajny protokół, w którym Trzecia Rzesza i Związek Radziecki rozstrzygały o przyszłym podziale Polski krajów bałtyckich. Pakt umożliwił Hitlerowi atak na Polskę 1 września 1939 roku oraz agresję w Związku Radziecki na Polskę 17 września 1939 roku. Podczas wojny Ribbentrop ponosił odpowiedzialność m.in. za deportację ludności żydowskiej z krajów, państw podporządkowanych III Rzeszy do obozów zagłady, zaś wielokrotnie otwarcie rozmawiał z Hitlerem o eksterminacji Żydów. Oskarżono go także o prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej, polegającej często na stosowaniu gruźb i szantaży w stosunku do m.in. przywódców Austrii i Czechosłowacji. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci. 16 października 1946 roku Joachim von Ribbentrop został stracony przez powieszenie. Jego ciało spalono w obozie koncentracyjnym Dachau lub na cementarzu wschodnim w Monachium, a prochy zostały rozrzucone nad Izabell Joseph Goebbels, minister propagandy i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, później kanclerz Rzeszy. Po przejęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku Goebbels objął urząd ministra propagandy, oświecenia publicznego i informacji. Był znakomitym polemistą i mówcą odegrał znaczącą rolę w upowszechnianiu ideologii nazistowskiej. W tym celu posługiwał się radiem i filmem. Po klęsce pod Stalingradem powierzono mu zadanie przygotowania narodu niemieckiego do wojny totalnej. Wszelkie przejawy niemieckiej kultury starał się podporządkować ideologii nazistowskiej, czemu służyła utworzona przez niego w 1933 roku Izba Kultury Rzeszy. W kwietniu 1945 roku postanowił się przenieść wraz z rodziną do bunkru Hitlera. W testamencie politycznym Hitler wyznaczył go na swojego następcę, na stanowisko kanclerza III Rzeszy. Dlatego przez kilka godzin po śmierci Hitlera zajmował formalnie urząd kanclerza Rzeszy. 1 maja 1945. Roku zabił swoją żonę Magdę, która uprzednio połknęła kapsułkę z tyjankiem, strzelając jej w tył głowy, oraz zabił sześcioro dzieci. Następnie Goebbels sam popełnił samobójstwo około godziny 20.30. Goebbels po wojnie został uznany za jednego z głównych zbrodniarzy wojennych. Heinrich Himmler, komisarz Rzeszy do spraw umacniania niemieckości, szef SS Gestapo oraz niemieckiej policji, przewodniczący Rady Ministrów III Rzeszy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, był odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie. 1 października 1939 roku nastąpiło ostateczne scalenie SS i policji, co skutkowało utworzeniem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, na czele którego stanął Himmler. Himmler wymyślał rzekome zamachy na Hitlera aby umocnić swoją pozycję jako człowieka chroniącego Hitlera. Odmienne poglądy Himmlera Hitler po prostu lekceważył. Prawdopodobnie Hitler zorganizował nieudany zamach bombowy na życie Hitlera, wykonany 8 listopada 1939 roku. Po włączeniu do wojny ZSRR Józef Stalin poważnie obawiał się Himmlera że on doprowadzi do zawarcia osobnego pokoju Niemiec z Zachodem. Himmler uznał, że żołnierze niemieccy dokonujący w trakcie wojny potwornych egzekucji mogą w przyszłości zagrozić niemieckiemu społeczeństwu. Po powrocie z wojny mogą stać się groźni dla innych obywateli. I to dlatego wymyślił ciężarówki z wylotami spalin wewnątrz, czy też komory gazowe. Himmler utworzył dekret z 12 grudnia 1940 roku, czyli rejestr rasowy 11 czerwca 1943 roku Himmler wydał rozkaz zlikwidowania wszystkich get żydowskich na obszarze Polski 21 czerwca także na okupowanych obszarach Rosji. Nigdy nie został odkryty dokument zlecający masowe zabójstwa podpisany przez Himmlera. Kierował mordami tak, aby nie pozostawić po sobie pisemnego śladu. I co ciekawe, Himmler osobiście nie popełnił żadnego morderstwa. Himmler już w sierpniu 1943 roku zaczął szukać kontaktów z opozycją. Chciał usunąć Hitlera i zająć jego miejsce na stanowisku szefa niemieckiego rządu. Poświęcił bardzo dużo uwagi, żeby ukryć holokaust, zlecając demontaż i, i zrównując ziemią główne ośrodki zabijania. Dopiero odkrycie obozów Majdanku w lipcu 1944 roku Starczyło konkretnych dowodów, że dochodzące z Polski koszmarne doniesienia były prawdą. Pod koniec wojny, w wyniku sukcesów militarnych aliantów, zmieniła się jego polityka wobec Żydów. Zaczął dawać sygnały, że gotów był zgodzić się na wstrzymanie eksterminacji i rozpocząć negocjacje. Jednocześnie, groźbą przyspieszenia mordowania, chciał zmusić aliantów do szybszego podjęcia decyzji. Po raz ostatni spotkał się z Hitlerem 20 kwietnia 1945 roku w kancelarii Rzeszy z okazji 56. urodzin firera. Adolf Hitler w podpisanym 29 kwietnia 1945 roku testamencie politycznym pozbawił Himmlera członkostwa w partii i pozbawił wszystkich stanowisk za podjęcie próby nawiązania kontaktów z zachodnimi aliantami za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Zdrada Himmlera była ogromnym ciosem dla Hitlera i uzmysłowiła mu, że nastąpił już koniec. 6 maja 1945 roku zapadła decyzja o bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy i tego samego dnia Himmler został wykluczony z nowego rządu jako osoba niegodna. Himmler zniknął, bo zrozumiał, że był bezpośrednio zagrożony. Ukrył się i czekał na tę chwilę, w której zachodni alianci uznają, że potrzebują go do walki z bolszewizmem. W związku, że zaraz będziemy omawiać na światowej historii zimną wojnę, to opowiem ciekawostkę. Wiecie, dlaczego alianci współpracowali w trakcie zimnej wojny z nazistami? Bo wielu nazistów było agentami w trakcie II wojny światowej i znało dobrze rosyjski. Amerykanie nie posiadali rosyjskojęzycznych agentów. Bali się też zatrudniać do wywiadu Rosjan, więc byli naziści, byli silni świetnymi kandydatami na to stanowisko. Himmler został zatrzymany przez Brytyjczyków 22 maja 1945 roku po tym, jak okazał dokumenty w punkcie kontrolnym. Okazało się, że podszywał się pod policjanta tajnej żandarmerii polowej. Himmler popełnił błąd, postępując zgodnie ze swym biurokratyczno-policyjnym podejściem. Gdyby nie okazał dokumentów, zostałby po prostu zignorowany. Rzekomo popełnił samobójstwo poprzez połknięcie cyjanków potasu w czasie próby przesłuchania 23 maja. Brytyjczycy sfilmowali i sfotografowali zwłoki, sporządzili maskę pośmiertną oraz wycięli część mózgu do badań laboratoryjnych. Prawdopodobnie Himmler został uciszony na zawsze, aby Amerykanie nie dowiedzieli się, że rząd brytyjski prowadził tajne negocjacje z Niemcami. Lekarz dokonujący sekcji zwłok, domniemanego Himmlera, podpułkownik Brownie, Przyznał, że na twarzy nie było blizny, jaką autentyczny Himmler miał poranie otrzymanej w pojedynku na szpady w 1921 roku, więc jest prawdopodobne, że Himmler gdzieś tam daleko dożył swoich ostatnich dni w spokoju. Hermann Wilhelm Gering, As Myśliwski z czasów I wojny światowej, minister lotnictwa Rzeszy, dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego, poseł do Reichstagu i premier Prus. Gering od początku 1935 roku, był naczelnym dowódcą nowo powstałego lotnictwa wojskowego, lecz miał ambicję zostania głównodowodzącym niemieckich sił zbrojnych. Nie był jednak zbyt obrotnym mężczyzną, gdyż niemal wszystkie zarządzenia i ustawy antyżydowskie noszą podpisy Geringa. Do tego sam Gering chciał prezentować się przed Hitlerem jako człowiek okrutny i brutalny, gotowy do każdego działania zaostrzającego położenie europejskich Żydów. W ostatniej fazie II wojny światowej, 23 kwietnia o godzinie 22, zaproponował telegramem oblężonemu w Berlinie Hitlerowi oddanie władzy, za co ten jeszcze tego samego dnia kazał pozbawić go wszelkich stanowisk i aresztować pod zarzutem zdrady stanu, a w przypadku swojej śmierci rozstrzelać. Już 23 kwietnia 1945 roku w nocy Gering został ujęty przez oddział SS. Mimo iż 30 kwietnia Hitler popełnił samobójstwo, co w świetle że wcześniejszego rozkazu miało skutkować egzekucją Geringa, nie został on stracony. Prawdopodobną przyczyną był fakt, że lada chwila mogły pojawić się wojska amerykańskie i dowódca SS-manów nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za wykonanie egzekucji marszałka Rzeszy. Gering 8 maja w pobliżu zamku położonego nad jeziorem Zeller w Austrii dobrowolnie oddał się w ręce wojsk amerykańskich. Był bardzo zdumiony, gdy dowiedział się, że stanie przed Międzynarodowym Trybunałem i będzie sądzony za zbrodnie wojenne, gdyż był przekonany, że przecież nie zrobił nic złego. Ostatecznie. Uznany został za winnego zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi oraz zbrodni wojennych. Po odczytaniu aktu oskarżenia powiedział, w sensie oskarżenia nie przyznaje się do winny. Cały czas uważał, że nie popełnił zbrodni wojennych. Ogłoszenie 1 października 1946 roku wyroku kary śmierci przez powieszenie zrobiło na nim wstrząsające wrażenie. 15 października 1946 roku o godzinie 22.45, tuż przed wykonaniem egzekucji, Gering popełnił samobójstwo używając cyjanku, który prawdopodobnie miał ukryty w szklanej fiolce umieszczonej w Fajce. Wcześniej bezskutecznie domagał się od Trybunału zamiany rodzaju kary z powieszenia na rozstrzelanie, gdyż uważał, iż żołnierzowi nie przystoi zginąć w tak haniebny sposób. Jego zwłoki zostały skremowane i wrzucone do rzeki. Adolf Hitler oczywiście, kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy, przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników. Przez większość historyków uznawany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasowo-nazistowskich Niemiec, holokaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi na terenach kontrolowanych przez Państwa Adolfa Hitlera, odbyła się akcja planowanej Zagłady Żydów, w terminologii nazistowskiej zwana ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Doprowadził do podpisania dyskryminujących Żydów ustaw norymberskich 15 września 1935 roku, czego dalekim skutkiem były masowe pogromy mniejszości żydowskiej w Niemczech określane jako Noc Kryształowa. Hitler dążył do usunięcia również cyganów, Słowian, homoseksualistów i chorych psychicznie. Zakładano też germanizację elementów określanych przez pseudonaukowe wytyczne niemieckiej teorii rasowej jako wartościowe rasowo. Do końca wojny liczył na skonstruowanie przez naukowców niemieckich, a następnie wprowadzenie do masowej produkcji cudownej broni, która pozwoliłaby mu zmienić losy wojny. W 1945 roku w wobec nieuchronnej klęski III Rzeszy Adolf Hitler Hitler pozbawił przywilejów i stanowisk przywódców nazistowskich. 30 kwietnia 1945 roku podczas oblężenia Berlina Hitler wraz z poślubioną dzień wcześniej Ewą Braun popełnił samobójstwo. Powszechnie przyjmuje się, że uczynił to strzelając pistoletów w skroń i jednocześnie rozgryzając fiolkę z cyjankiem. Miał wtedy 56 lat. Dzięki za obejrzenie do końca i jutro poruszymy temat ikon Związku Radzieckiego, tak powiedzmy ikon w cudzysłowie, a pojutrze porozmawiamy o polskich bohaterach.